Cześć widzowie, słuchajcie, dostałem wytyczne, żeby nagrać film Regulacja kamer z pozycji ściany pod sufitki spod dachu. Dlatego przygotowałem tę oto wspaniałą aranżację w postaci kamery tubowej. Tu jest też taki specjalny uchwyt zamontowany, który będzie symulować nam pod sufitkę, ewentualnie adapter, który służy generalnie do kamer kopułowych, jego się wsuwa, ale to za chwilę zobaczycie. No i teraz tak, zacznijmy też jeszcze od samej kamery kopułowej. Wygląda ona w ten sposób, żeby w ogóle dostać się do jej bebechów, musimy poluzować śruby za pomocą takiego właśnie specjalnego imbusa, który jest dołączony do kamery. Obudowę sobie zdejmujemy i tutaj pokazuje nam się cały mechanizm. Tu jest jeszcze taka osłonka, którą możemy sobie zdjąć i generalnie rzecz biorąc, tu kryje się cała mechanika obrotu głowicy prawo-lewo. Mamy też ustawienie samej soczewki pod kątem, możemy wychylać ją w odpowiedniej skali. To daje nam możliwość taką, że kamerę możemy na spokojnie zainstalować na ścianę, jak i też pod sufitkę i to zaraz resztą zainstaluję. Ale zaczniemy też od kamer tubowych, ponieważ tutaj kamera została już przeze mnie przykręcona. Wystarczy ją tylko poluzować w odpowiednim miejscu. I generalnie rzecz biorąc, dostajemy regulację, jak sami widzicie, dookoła własnej osi. Plus jeszcze obraca się głowica, która wychyla nam ją w prawo lub w lewo. W zależności od tego, jak sobie będziemy chcieli ustawić kamerę, jeżeli nam pasuje w takiej pozycji, żaden problem. Wystarczy odpowiednio nakierować, zaciśnąć śrubę dociskową i kamera wisi stabilnie. Kolejna kwestia to właśnie ten adapter. Tylko wezmę śrubkę. Jak już powiedziałem wcześniej, to posłuży nam jako symulacja pod sufitki. Kamerę wsuwamy, tu musi być zainstalowana. Na początek, oczywiście to jest jako taki wzór, więc nie jest to akurat ten konkretny adapter do tej kamery, ale nie o to chodzi. Bardziej chcę Wam pokazać, jak to w ogóle się instaluje. Bierzemy sobie ten kabel. Na samym początku wkładamy go do tych otworów, żeby potem nie było problemu z przeciąganiem tych kabli. No i teraz trzeba to wszystko przekręcić. Dobra, kamera sama w sobie wisi. Jak sami widzicie, nie bez powodu mamy taką nasadkę zabezpieczającą, dzięki czemu nie musimy tej kamery trzymać. I w tym momencie możemy sobie całą głowicą kręcić dookoła własnej osi. Ona oczywiście kręci się do pewnego oporu, a raczej do pewnego momentu. I potem następuje regulacja wychylenia kąta. W innych kamerach, takich bardziej złożonych, gdzie jest zmienna regulacja, jest jeszcze obracana głowica. W tym miejscu, dokładniej, o, muszę to jakoś odhaczyć, dokładnie tutaj się jeszcze obraca ten element, który robi coś takiego na zasadzie ala wysuwanej soczewki, jak w aparacie fotograficznym, co reguluje nam po prostu ustawienie zoomu. Jest jeszcze oczywiście ustawienie ostrości, którą regulujemy za pośrednictwem. Tutaj na płytce drukowanej często są takie pokrętła, którymi regulujemy sobie jakość obrazu. No, jeżeli wszystko jest ok, no to wystarczy tylko odpowiednio zacisnąć ten element. Czekajcie, o, teraz się wszystko ładnie w miarę trzyma. Ładnie wycentrować. No i po prostu wszystko elegancko ze sobą skręcić. No dobra, zatem tak to wygląda. Na chwilę obecną ją zdemontuję.
przypadku kamer, gdzie nie ma tej obudowy, macie głowicę obracaną bezpośrednio w obudowie, wystarczy poluzować tą śrubę i wówczas obudowa zostaje poluzowana i możecie sobie obracać głowicę, dzięki czemu przykręcenie jej do ściany czy do podsufitki nie ma tutaj większego znaczenia. Jedyny minus jest taki, że w kamerach akurat tych tutaj nie da się idealnie ustawić płaszczyzny pionowej albo poziomej, przez to, że ta głowica też nie jest do końca taka regulowana, ale metodą prób i błędów da się ustawić to tak, że w miarę będzie to wszystko ładnie widoczne. Dzięki, mam nadzieję, że Wam się to przyda. Trzymajcie się. Hej!